Czy kojarzycie te takie niewielkie, czarno-czerwone robaczki, które bardzo często można spotkać praktycznie przez cały rok i to niekiedy w bardzo dużych ilościach, na przykład w naszych parkach? Różni ludzie bardzo różnie je nazywają, słyszałem już nazwy tramwajarze, tramwaje, kowaliki, doktorki, jeszcze gdzieś mi się kojarzy nazwa dupcyki. No beka w I słyszałem nawet nazwę cmentarniaki, bo ponoć kojarzą się niektórym ludziom z cmentarzami, gdzie występują bardzo powszechnie. Ale czym tak naprawdę są te dziwne czarno-czerwone stworki? Dlaczego tak często można spotkać je w takich dużych zgrupowaniach, szczególnie u podstawy drzew? Czym się odżywiają? Jaki mają wpływ na nas i na środowisko? Czy są niebezpieczne? Oraz chyba najważniejsze pytanie, dlaczego przez tyle czasu chodzą one szczepione dupkami? Na te i wiele innych pytań odpowiem Wam w dzisiejszym filmie. Ale zanim przejdziemy do Adremu, to chwila dla partnera dzisiejszego odcinka, jakim jest nowo otwarty stacjonarny sklep terrorystyczny gadzisklep.pl. Sklep znajduje się w Grodzisku Mazowieckim i rusza już od soboty 23 marca. Także jeżeli potrzebujecie czegokolwiek dla swoich zwierzaków, bądź zwierzaków, bo zwierzaki też mają, to nie wahajcie się i wbijajcie do Grodziska lub na ich stronę internetową, do której link zostawiam Wam w opisie filmu. Tylko że opowiadać o tramwajarzach na sucho to tak średnio ciekawie, a zatem pora na wycieczkę. Wszystko już przygotowane. Bluza firmowa jest. Jeszcze łyk kawusi. Chyba winda kaput się zrobiła na drugim piętrze. Tup, tup. Jest moja Toyotka. Dobra. I jedziemy. Ogólnie jakby się ktoś zastanawiał, gdzie jadę, to jadę do Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. W sensie każdy park byłby dobry, serio. Teraz jak się wiosna zaczyna, mamy już kalendarzową wiosnę dzisiaj, to tych kowali jest tyle i jest ich wszędzie i one są bardzo pospolite i można je znaleźć naprawdę na każdym kroku. Ja wybrałem Park Szczytnicki, bo tam mnie dawno nie było. No i zobaczymy, co się uda znaleźć. Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Tak wygląda park przy wylocie i idziemy sobie tam poszukać tych dupcyków całych. Jakieś przeglądanie pni trzeba zrobić, ale na razie nie widzę. Dobra, gorzej jak ich nie znajdę, to wtedy będzie wtopa. Ale nie no, muszą być, przecież tego jest wszędzie pełno. Słoneczko świeci, nie ma opcji, że ich nie znajdę. Może na takich murkach będą, bo też sobie lubią chodzić. Ani widu. A nie słychu. O, i tu już w zasadzie wbijamy do parku. Ej, czekajcie. Czekajcie. Jest! I cyk! No to się naszukałem. Dobra, mamy dwie sztuki, ale możemy poszukać jeszcze więcej, bo te to dwa sobie tak chillują. Pewnie parka. Dobra, moi drodzy, bingo. Przyszedłem jakieś 10 metrów. Serio. Tam jest duże drzewo, jest oblepione tymi czerwonymi robalami. Tu jest duże drzewo i jest jeszcze bardziej oblepione tymi czerwonymi robalami, więc idziemy do dużego drzewa. No i patrzcie, co tu się dzieje. Wystarczy się przejść, wyjść z domu i znajdziecie tego mnóstwo. No chociażby tutaj. Są absolutnie, absolutnie wszędzie. Na ziemi po prostu całe drzewo jest nimi opatulone. Tutaj na ziemi też sobie chodzą. I jak się tak spojrzy, w sensie jak się zrobi szerszą perspektywę i się zmruży oczy, to normalnie wszystko się rusza. To teraz tak, czym te owady tak naprawdę są? No to znacie już potoczne nazwy, tramwajarze, kowaliki i tak dalej. Natomiast owad ten, tak po polsku normalnie, zwyczajowo, nazywa się kowal bez skrzydły. I dlaczego kowal? Nie wiem, ale wiem dlaczego bez skrzydły. Ponieważ jak się okazuje, te owady mają uwstecznione te skrzydła lotne i nie są zdolne do lotu. O tym troszeczkę jeszcze opowiem za chwilę. Naukowa nazwa, bo taka też istnieje, brzmi Pyrrhocoris apterus i ten drugi człon, z tego co wiem, w sensie apterus, oznacza dokładnie bez skrzydły, w sensie dosłownie, że A to jest jakby bez. Ej, a tu jest jeszcze... O, damn! Maleńki skakun. Ciekawe jaki gatunek, nie wygląda mi na zwykłego... Nie, to nie jest zwykły arlekin. Może udałoby się takie większe makro zrobić. Ciężko jest nagrywać z łapy, powiem wam, takie maleńkie skakuny. Dobra, skakun nagrany, jakoś tam to wyszło, to teraz wracamy do tych czerwono-czarnych ziomeczków. No to cóż, czym te kowale bez skrzydły są? Bo to też może być pytanie, które część z Was sobie zadaje. Otóż są to pluskwiaki. Dodatkowo pluskwiaki różnoskrzydłe. O tych pluskwiakach różnoskrzydłych już się wypowiadałem nie raz i nie dwa na tym kanale, zresztą nawet w jednym z ostatnich filmów. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o charakterystyce pluskwiaków, to zapraszam Was na film o pluskwach, bo tam też o tych pluskwiakach mówiłem, tu tylko napomknę najważniejsze elementy. A najważniejsze elementy są takie, że pluskwiaki
różnoskrzydłe są oczywiście owadami i one mają taki bardzo ciekawy i bardzo charakterystyczny dla nich aparat gębowy, który jest typu bodajże kłująco-ssącego. Ogólnie polega to na tym, że z ich gęby, z ich głowy wystaje taka rurka, którą one wysysają to, czym się żywią. No i tutaj dochodzimy do sedna, czyli czym się żywią kowale bez skrzydła i jaka w ogóle jest ich rola w środowisku. No to one się żywią różnymi rzeczami i generalnie te rzeczy są w formie płynnej i z tych rzeczy możemy wziąć na przykład płyny ustrojowe owadów, ale raczej już takich dogorywających albo martwych, to nie są drapieżcy. Kowale bez skrzydła nie polują na inne owady, one raczej korzystają z tego, że jeżeli jakiś owad umrze, nie wiem, dżdżownica, gąsienica, jakiś inny miękki owad, w którego mogą się wkłuć, no to wtedy one po prostu pożywiają się sokami takiego owada. Natomiast głównym, podstawowym składnikiem diety kowali bez skrzydłych są soki roślinne, między innymi soki z nasion lipy. I dlatego też sadownicy, którzy sadzą lipy, tak nie za bardzo lubią się z kowalami. I w bardzo skrajnych przypadkach, kiedy jest posucha z jedzeniem, czyli nie ma nasion lipy, nie ma innych owadów, to w danej populacji może dochodzić do skrajnych przypadków kanibalizmu, czyli po prostu wysysają się nawzajem. Co więcej, one potrafią być koprofagami. To oznacza, że odżywiają się kupą. Serio, one potrafią spijać soki i wartości odżywcze z odchodów, więc tym samym przyczyniają się trochę jak grzyby do takiej naturalnej równowagi w środowisku, że one regulują różne procesy w tym środowisku i oczyszczają je. Więc to są generalnie bardzo pożyteczne owady. No ale, żeby nie było tak różowo, że one mają tylko pozytywne strony, to mają też jakieś tam negatywne strony i negatywne strony są takie, że one czasami bywają uciążliwe, to po pierwsze, a po drugie, jako że odżywiają się również sokami roślin, to czasami powodują, że te rośliny przez nie są słabsze. I na przykład sadownicy, jeżeli posadzą młode lipy, no to czasami narzekają, że po prostu te kowale im trochę uszkadzają te roślinki, no i wtedy trzeba się ich tam jakoś pozbyć. I są tam różne sposoby zwalczania tych kowali, natomiast dla takiego zwykłego kowalskiego, jak na przykład ja, one nie stanowią ani żadnego zagrożenia, ani nie uwłaczają mi w niczym, ani nie przeszkadzają mi w niczym, po prostu są. No ale ktoś powie, dobra, to czy skoro kowal bez skrzydły jest w stanie przekłuć się przez owada, to czy przypadkiem taki owad nie jest w stanie ugryźć człowieka? A raczej, jeżeli być poprawnym, powinienem powiedzieć ukłuć człowieka. I tu odpowiedź brzmi nie. Faktycznie dużo pluskwiaków, celowo lub przez przypadek, jest w stanie pożywić się ludzką krwią. I między innymi oczywiście mamy pluskwy, mamy niektóre pluskwiaki z rodziny Reduwide, które żywią się po prostu ludzką krwią, co więcej, przenoszą choroby. Natomiast takie pluskwiaki jak kowale bez skrzydła są absolutnie nieszkodliwe dla człowieka, w tym sensie, że nie kują ludzi, nie polują na ludzi, nie są zainteresowane w ogóle ludzką krwią i innymi ludzkimi płynami ustrojowymi. Także tutaj możemy być totalnie spokojni. Jedyne, co się może stać złego, jeżeli weźmiemy takiego pluskwiaka na rękę, to on nam się, tak brzydko mówiąc, w cudzysłowie zesra, czyli wydzieli tę swoją nieprzyjemnie pachnącą substancję. Teraz występowanie. Moi drodzy, jak widzicie, no ja jestem w parku, wiecie dokładnie, gdzie jestem. I będę z wami szczery, tutaj tych kowali są absolutnie niezliczone ilości. Już abstrahując od tego, że całe te drzewa, i nie tylko to, ale też wszystkie drzewa w okolicy, podejrzewam, są tymi kowalami obsadzone, może zrobimy tak. O, widzicie? No tych kowali jest naprawdę masa, one się gromadzą w takich skupiskach i co więcej, ich jest też pełno na ziemi. No serio, ja odejdę parę metrów od tego drzewa i cyk, już tutaj kolejny kowal siedzi na ziemi i tych kowali jest po prostu wszędzie pełno porozsiewane. O! Całkiem fajny porszak. Natomiast dlaczego one tak robią, to znaczy dlaczego one się gromadzą w takie grupy? Szczerze? Trochę nie wiem. W sensie one mają po prostu taki styl życia. Ja nie chcę mówić, że one są zwierzętami stadnymi, bo to nie jest stado, ale faktycznie tak jest, że kowale po prostu żyją w grupach i takim jest dobrze, takim jest wygodnie, tak się czują bezpiecznie. Chociaż tutaj ten argument z bezpieczeństwem też jest taki trochę, bym powiedział, z dupy z mojej strony, ponieważ no spójrzcie, jak taki kowal wygląda. On jest czerwono-czarny, ma bardzo kontrastowe i bardzo takie, po angielsku mówi się striking, czyli kurczę, jak to powiedzieć po polsku? Takie, wiecie, odstraszające, rażące barwy i to daje jasno do zrozumienia temu zwierzęciu, które by chciało takiego kowala zjeść, że słuchaj, ja jestem trujący, ja jestem niesmaczny, nie jedz mnie. I to jest, moi drodzy, prawda. Naprawdę jest niedużo zwierząt, które takimi kowalami będą się żywić. Już abstrahując od owadów, które no faktycznie mogą polować na takie kowale, ale reszta zwierząt ich nie tyka z jednego prostego względu, że one śmierdzą. I to tak serio śmierdzą, tak samo jak bardzo wiele innych pluskwiaków, one wydzielają taką bardzo niefajnie pachnącą substancję, która w zapachu i w smaku, co najgorsze, przypomina trochę zgniłe maliny. Ogólnie obrzydlistwo, jak kiedyś mieliście okazję zjeść na przykład odorka czy innego kuzyna kowali, no to wiecie, o czym mowa. One często bywają na przykład w jeżynach i jeśli się kiedyś na taką krzywą malinę natknęliście, to wiecie, o czym mówię. Także tutaj kowale praktycznie nie mają naturalnych wrogów, no poza tymi skrajnymi przypadkami typu borsuki. I tu ciekawostka. Przed chwilą powiedziałem wam, że są to pluskwiaki, które nie potrafią latać. I technicznie rzecz ujmując, okłamałem was, bo faktycznie, powiedzmy te
99% populacji kowali bezskrzydłych jest uzbrojona w takie mikro zredukowane skrzydełka, które no, nie potrafią ich poderwać do lotu. Ale jest opisana i jest znana tak zwana forma makropteryczna, która ma w pełni wykształcone tylne skrzydła, jako że pluskwiaki mają dwie pary skrzydeł, pierwsze tak zwane półpokrywy i drugie skrzydła błoniaste, które właśnie unoszą pluskwiaka. No to jest opisana taka forma i ta forma ma w pełni rozwinięte skrzydła, ergo ta forma jest zdolna do lotu. Natomiast to jest absolutna rzadkość i generalnie uważa się, że te pluskwiaki nie latają, no bo większość nie lata. Aha, jeszcze jedna ciekawostka. One są zazwyczaj czarno-czerwone. I tak jak wspomniałem, są to pluskwiaki różnoskrzydłe, a to implikuje z kolei fakt, że one przechodzą tak zwane przeobrażenie niezupełne. To znaczy one linieją, aż stają się dorosłe. Coś jak pająki. Innymi słowy, nie mają stadium poczwarki. I teraz jak taki kowal wylinieje, to zanim dostanie dorosłych barw, to przez chwilę dosłownie on jest taki żółto-biały. I to jest też odniesienie do nie tylko kowali, ale do innych pluskwiaków i do w ogóle innych owadów, też na przykład karaczanów. Często widzę różne posty na grupach terrorystycznych, jak ktoś pokazuje zdjęcie takiego białego karaczana i mówi, że albinos. No nie, to nie są albinosy, to są po prostu świeżo poliniałe osobniki. I tu a propos tych albinosów, też jest ciekawostka, bo o ile faktycznie te świeżo poliniałe osobniki są takie wyblakłe i ogólnie mięciutkie i tak dalej, to jest opisana forma albinotyczna u tego gatunku. I ona wygląda po prostu jak wyprany w perwolu kowal, czyli jest pozbawiony tych czerwonych elementów i zamiast tego on jest taki żółto-pomarańczowy. Więc tak, taka forma również jest opisana i dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę. No więc wiecie już, czym te owady są, wiecie, czym się odżywiają, wiecie, jaką mniej więcej mają rolę w środowisku. To teraz jeszcze kolejna ważna sprawa. Dlaczego one chodzą szczepione tyłkami tak często? I ja teraz, wiecie co, staram się znaleźć właśnie takie dwa osobniki. Jak znajdę, to po prostu wam je nagram. Ale wyjaśnienie tej sytuacji jest o tyle proste, żeby nie powiedzieć prozaiczne. To co widzicie, jeżeli takie dwa... O, tu są. Widzicie? Tutaj będą się szczepiać dupkami. Takie osobniki to jest samiec i samica. Czyli jeżeli idą takie dwa kowale, jeden tyłem, drugi przodem i idą złączone dupkami, to jest po prostu kopulacja dwóch osobników. Z tym, że tutaj sytuacja jest o tyle ciekawa, że zazwyczaj u owadów czy pajęczaków kopulacja trwa powiedzmy od, nie wiem, kilkunastu sekund do kilkunastu godzin. To u kowali bezskrzydłych ta kopulacja potrafi trwać do 7 dni. Czajcie to? One przez 7 bitych dni potrafią być złączone samiec z samicą i potrafią kopulować. A dzieje się tak dlatego, że samce są bardzo zaborcze, tak w naszym tego słowa znaczeniu, i po prostu w ten sposób ograniczają dostęp innych samców do tejże samicy, czyli no jakby naturalna walka o samicę i tak dalej, więc one potrafią przy tej samicy siedzieć i potrafią w niej być przez kilka dni. Niesamowita sprawa, to jest taki trochę ewenement w świecie i pluskwiaków i w ogóle owadów, natomiast faktycznie tak jest i właśnie to jest powodem, dlaczego tak często spotykamy je w formie tramwaji. Dobrze, moi drodzy, to wszystko z mojej strony, ja tutaj tę kolonię zostawiam, ona niech se żyje i niech na innych drzewach też se żyją. Mam nadzieję, że przekazałem wam troszeczkę fajnej wiedzy na temat jednych z najpospolitszych owadów w naszym kraju. I oczywiście dajcie znać w komentarzu, jeżeli w waszych rejonach mówi się na nie inaczej niż powiedziałem, bo chętnie posłucham, jakie są jeszcze inne nazwy na kowale. To tyle, hej! Wiecie co, ja już wracałem, jestem dosłownie przy aucie i oczywiście deszcz się rozpadał, ale znalazłem na drodze przepięknego chrząszcza. Maleńki, z rodziny biegaczowatych, on jest, no słuchajcie, on jest taki, więc ma jakiś centymetr długości, ale spójrzcie tylko, jaki on ma niesamowity metaliczny kolor. No coś pięknego. No, to taka ciekawostka na koniec.